W poniedziałek, 19 sierpnia, odbyła się 11. sesja Rady Miejskiej w Kozienicach. Podczas niej radni przyjęli 12 uchwał. Jednogłośnie wprowadzono zmiany do budżetu gminy Kozienice i do wieloletniej prognozy finansowej. Zmieniona została też uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych. Powołana została też Rada Społeczna Przychodni Kozienickich. W jej skład weszli burmistrz Piotr Kozłowski jako przewodniczący oraz członkowie Józef Cytryniak, przedstawiciel wojewody, Stanisław Kuźniar, Alicja Kordula, Elżbieta Kowal Piechowicz i Rafał Sucharman jako przedstawiciele Rady Miejskiej. Powołano także zespół do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników w kadencji 2020-2023 w składzie Marek Kapusta, Grzegorz Wronikowski, Arkadiusz Molenda i Zdzisław Grekorczyk. Zmieniona została też uchwała dotycząca ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną tych dróg. Wyrażono również zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu gruntów w Kozienicach oraz na nabycie do zasobu mienia komunalnego nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Aleksandrówka. Przyjęto także sieć publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz sieć szkół podstawowych prowadzonych przez gminę i granice ich obwodów. Przyjęta została też uchwała w sprawie skargi na niewłaściwe zachowanie radnego Krzysztofa Pawlika złożonej przez nauczycieli i pracowników szkoły w Wólce Tyrzyńskiej. Komisja Skarg i Wniosków po uzyskaniu opinii prawnej uznała, że rozpatrzenie tej skargi nie należy do właściwości Rady Miejskiej. Takie stanowisko przegłosowali też radni. Radny wyraził swoje rozczarowanie postawą osób, które tę skargę złożyły i podkreślił, że na uwadze ma tylko dobro tej szkoły. Jednogłośnie radni zdecydowali o przyznaniu pomocy finansowej powiatowi kozienickiemu w wysokości 60 tysięcy złotych z przeznaczeniem na remonty w szkołach średnich, w pierwszym liceum ogólnokształcącym i w zespole szkół nr 1. Obie placówki otrzymają z budżetu gminy dofinansowanie po 30 tysięcy złotych. Podczas sesji radni poruszyli też szereg tematów. Mowa była m.in. o planowanej na przełom października i listopada wystawie poświęconej MGMZKS Kozienice, ruszającemu remontowi dróg krajowych na terenie miasta i związaną z tym zmianą linii metrobusa, czy prawdopodobną kilkudniową przerwą w dostawie ciepłej wody od 26 sierpnia związanej z pracami na ulicy Radomskiej. Poruszona była też kwestia doniesień medialnych na temat rzekomego połączenia przychodni kozienickich ze szpitalem. Jak podkreślił burmistrz, pismo z taką propozycją wpłynęło ze starostwa do przewodniczącego Rady Miejskiej. Nie jest jednak planowane przekazanie przychodni. Zwrócono też uwagę na zły stan elewacji wyremontowanej oficyny pałacowej. Prace remontowe objęte są 8-letnią gwarancją i czynione są starania, aby wykonawca ocenił stan faktyczny i w ramach gwarancji dokonał stosownych napraw. Kolejną poruszoną sprawą była kwestia połączeń komunikacyjnych. Najbardziej realny jest wariant skoordynowania tych połączeń z dowozem dzieci do szkół. Mowa była też o przygotowaniach do organizacji jubileuszu związanego z założeniem miejscowości Świerże Górne, połączonego z jubileuszem powstania szkoły. Podana została też informacja o naborze wniosków na wymianę pieców węglowych na ekologiczne. Wpłynęło 72 wnioski. Na chwilę obecną dofinansowanie otrzymało 60. Z budżetu gminy przeznaczono na ten cel 300 tysięcy złotych. Jeśli w trakcie programu pozostaną środki, to kolejne wnioski mieszkańców będą realizowane. Mówiono też o oczyszczaniu zagożdżonki na terenie Kozienic oraz przekazano informacje o pilotażowym programie mobilnego punktu obsługi klienta PGE. Dzięki wsparciu posłanki ziemi radomskiej Anny Kwiecień taki mobilny punkt zawita jesienią do Kozienic. W wolnych wnioskach radni przegłosowali po dyskusji i wyjaśnieniach wniosek burmistrza w sprawie podtrzymania przez radnych zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz gminnej spółdzielni Samopomoc Chłopska na warunkach określonych przez burmistrza. Kwota, jaka zasili budżet gminy w tej kadencji, to prawie 1 400 000 złotych. Stosowna uchwała o sprawie zgody na sprzedaż została podjęta przez Radę w lutym bieżącego roku. Wówczas burmistrz zobowiązał się poinformować radnych o wynikach negocjacji ze spółdzielnią. Zwrócono też uwagę na fakt, że w Kozienicach nie ma gdzie kupić pamiątek związanych z naszym miastem oraz o potrzebie uruchomienia toalety na dworcu autobusowym. Burmistrz podziękował mieszkańcom za udział w dożynkach gminnych oraz tym wszystkim, którzy zaangażowali się w ich przygotowanie. Zaprosił też na kolejne wydarzenia jak triatlon, Festiwal Muzyki Rozrywkowej imienia Bogusława Klimczuka czy Dzień Energetyka połączony z pożegnaniem lata. Na retransmisję obrad 11. sesji Rady Miejskiej zapraszamy do weekendowego wydania Kroniki 24 i 25 sierpnia oraz na kanał YouTube Kozienickiego Domu Kultury. Sesja dostępna jest także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.